Najstarsze ślady przodków człowieka z terenów Polski pochodzą sprzed 800 tysięcy lat. Są one jednak pojedyncze, gdyż w tych czasach klimat na terenie naszego kraju nie sprzyjał osadnictwu ze względu na lądolód pokrywający zdecydowaną większość powierzchni. Cofnięcie się lądolodu spowodowało, że począwszy od 6 tysiąclecia przed naszą erą, ziemie polskie stały się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, z czego skorzystało wiele ludów. Całą wiedzę o tych ludach zyskujemy dzięki badaniom archeologicznym. Plemiona te uprawiały ziemię, hodowały zwierzęta i zakładały osady. Niektóre z nich osiągały spore rozmiary, a najbardziej znanym przykładem takiej osady jest gród w Biskupinie. Śladami działalności tych ludów są też kurhany, czyli mogiły w kształcie kopca. Prowadzone na nich badania dają cenne informacje o tym, jak żyli ludzie w tamtych czasach. Wynikało to z faktu, że zmarłych chowano z bronią, ozdobami i przedmiotami codziennego użytku. Od IV do VI wieku w Europie trwał proces określany Wielką Wędrówką Ludów. Rozpoczęty on został przez plemiona germańskie, które najprawdopodobniej przybyły ze Skandynawii i osiedliły się m.in. na terenach dzisiejszej Polski. Wkrótce Germanie, naciskani przez przybywające ze wschodu plemiona koczownicze, ruszyli na zachód, doprowadzając do upadku Cesarstwa Rzymskiego. Teren naszego kraju na czas jakiś opustoszał, jednak na przestrzeni V i VIII wieku został zasiedlony przez nową grupę ludności, czyli Słowian. Lud ten podzielony był na liczne plemiona, które jednak używały podobnego języka oraz miały podobne obrzędy, zwyczaje i wierzenia. Słowianie zajmowali się rolnictwem, rybołówstwem oraz łowiectwem. Znali rzemiosła takie jak garncarstwo czy kowalstwo. Zamieszkiwali w niewielkich osadach, często otoczonych wałem obronnym. W bardzo szybkim tempie opanowali całą wschodnią, środkową oraz południową część Europy, co było możliwe dzięki temu, że byli walecznymi wojownikami. Ich uzbrojenie nie odbiegało od standardów początku średniowiecza. Do walki wykorzystywano włócznie, topory i łuki. Podstawowym uzbrojeniem obronnym była tarcza. Słowianie wierzyli w wielu bogów i czcili siły przyrody. Za najważniejszych bogów uważano Swaroga, boga ognia i słońca, Peruna, groźnego władcę nieba i piorunów, oraz Świętowita, boga o czterech twarzach, który był panem wojny, urodzaju i płodności. Oprócz tego oddawano cześć wielu innym, pomniejszym bóstwom opiekującym się strumieniami i drzewami. Wierzono, że każdym domem opiekują się dobre duchy. Szczególną troską otaczano świat zmarłych. Na groby zanoszono jedzenie i picie, wierząc, że dzięki temu zmarli nie będą niepokoić żywych. Miejscami kultu dla Słowian były szczyty niektórych gór, gaje, źródła i pieczary. Przez pierwszy okres funkcjonowania Słowianie nie tworzyli zwartych struktur organizacyjnych. Poszczególni wodzowie, rywalizując między sobą, zdobywali chwilową przewagę nad sąsiadami, jednak bardzo szybko ją tracili na rzecz innych. Z biegiem czasu wytworzyły się jednak silne ośrodki, będące w stanie narzucić dłuższą kontrolę okolicznym ziemiom. W ten sposób powstały pierwsze państwa słowiańskie. Około 830 roku na Morawach, czyli terenie dzisiejszych Czech, powstało państwo wielkomorawskie, które w drugiej połowie IX wieku przeżyło okres dynamicznego rozwoju, obejmując swoim zasięgiem m.in. tereny dzisiejszych Czech oraz Słowacji. Władcą tego państwa był Rościsław. Zwrócił się z prośbą do cesarza bizantyjskiego o przysłanie misjonarzy, gdyż chciał, żeby jego poddani przyjęli chrześcijaństwo. Na dwór wielkomorawski przybyli dwaj mnisi, Cyryl i Metody. Nauczali oni oraz odprawiali msze w języku słowiańskim oraz przetłumaczyli na niego Biblię. Cyryl stworzył specjalny słowiański alfabet oparty na alfabecie greckim, dzięki czemu pisma kościelne mogły być zapisane i czytane w języku Słowian. Na początku X wieku państwo wielkomorawskie upadło na skutek walk wewnętrznych oraz najazdów Węgrów, którzy wtedy przybyli nad środkowy Dunaj. W X wieku na obszarach zamieszkałych przez Słowian powstały kolejne państwa. W zachodniej części Słowiańszczyzny powstało państwo czeskie, na wschodzie Ruś Kijowska, na południu powstały Serbia i Chorwacja. Bardzo szybko wśród tych państw rozprzestrzeniło się chrześcijaństwo. Czechy i Chorwacja przyjęły chrzest z Rzymu w obrządku łacińskim, Ruś oraz Serbia z Konstantynopola w obrządku greckim. W X wieku większość obszaru dzisiejszej Polski pokrywały lasy i puszcze, które były stopniowo karczowane i wypalane pod uprawy. Historycy spekulują, że obszar ten zamieszkiwało około 1 miliona ludzi. Osiadła tu ludność słowiańska dzieliła się na liczne plemiona – Pomorzan, Polan, Mazowszan, Wiślan, Lędzian, Ślężan i Opolan. W drugiej połowie IX wieku na obszarach wokół Wiślicy i Krakowa powstało państwo Wiślan, jednak nie przetrwało ono długo, bo zostało prawdopodobnie zniszczone lub podbite przez państwo wielkomorawskie.
Proces zjednoczenia plemion zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski rozpoczęło plemię Polan, które w X wieku stworzyło silne państwo, dość nagle pojawiające się na kartach dziejów Europy.